3, 2, 1! Team Syrena! A na starcie w tym roku stanęło ponad 130 zawodników, którymi byli przedstawiciele rozmaitych służb mundurowych. Mamy praktycznie formacje wszelkich służb, które stacjonują na co dzień i pracują na terenie naszego kraju. Myślę, że to wielki zaszczyt móc gościć przedstawicieli i całą generalicję, która steruje i nadzoruje właśnie poszczególne swoje jednostki. Gościnność tutaj Żgowianek i Żgowian i w ogóle mieszkańców całej gminy Żgów, właśnie ta gościnność tutaj, ta atmosfera przyciąga właśnie wszystkich zawodników tak naprawdę z całej Polski, bo biegną zawodnicy i z Katowic, i z Olsztyna, i ze Szczecina, także mamy w zasadzie całą mapę Polski. W tym wszystkie służby mundurowe plus żołnierze armii amerykańskiej, jak zresztą co roku. Cykliczny już bieg służb mundurowych z naszego kraju, ale także służb amerykańskich, armii amerykańskiej. Gmina Żgów od lat organizuje ten bieg, ale przy tej okazji warto nisko się pochylić i podziękować naszym żołnierzom i żołnierzom armii amerykańskiej za to, że nas strzegą w tej trudnej wojennej sytuacji, że nas bronią. Warto też podziękować i strażakom, policjantom, służbie więziennej, wszystkim innym służbom, bo to ciężka, codzienna praca na rzecz naszych obywateli, na rzecz naszej ojczyzny. Natomiast dzisiejszy bieg jest tylko potwierdzeniem ich sprawności i z tego bardzo się cieszymy. W kalendarzu ten bieg służb mundurowych w gminie Żgów ma już swoją doniosłą tradycję. Jeżeli poważnie traktujemy bezpieczeństwo, to chcemy, żeby polskie służby mundurowe były sprawne. Żeby to nie były ciamcie ramcie, tylko jeżeli ktoś zakłada mundur polskiego, jakikolwiek mundur, polski mundur, to ma być człowiekiem sprawnym. To ma być człowiekiem, który jest zdolny do podjęcia wysiłku fizycznego. I myślę, że to święto Żgowa, ta tradycja biegów dobrze służy polskiemu bezpieczeństwu. Zanim jednak zawodnicy wystartowali, wzięli udział w tradycyjnej rozgrzewce. Natomiast trasa biegu liczyła 10 kilometrów, których nie wszystkim udało się pokonać, ale były to pojedyncze osoby. Pogoda w tym roku dopisała, bo nie było upałów jak w poprzednich latach. Wszyscy docierający na metę otrzymywali pamiątkowy medal i dyplom, a najlepszym w poszczególnych kategoriach wręczano na scenie puchary i nagrody. Był to już 9. bieg służb mundurowych organizowany w Żgowie. Pierwsze moje tutaj zawody odbywały się, jak pełniłam służbę w Kaliszu, tutaj w województwie wielkopolskim. Natomiast na dzień dzisiejszy jestem w oddziale w Krośnie-Odrzańskim, tak jak mówiłam, w nadodrzańskim oddziale. No i dzisiaj wraz z moim kolegą Pawłem przyjechaliśmy tutaj reprezentować nasz oddział. Tak jak mówiłam, nie powiem, który to mój raz, ale zawsze jest tutaj upał, zawsze jest gorąca atmosfera, zawsze wspaniali ludzie i zawsze warto tu wracać. Mimo tego, że naprawdę trasa jest płaska, ale ciężka z racji braku cieniu praktycznie. Naprawdę trzeba mieć nawodniony organizm na maksa tydzień przed już, przed tymi zawodami. Aż nie chcę się myśleć, co będzie za rok, bo to będzie okrągły jubileusz. Jak podkreślał komisarz Wiktor Nawrocki, na co dzień pracujący w Konińskiej Komendzie Miejskiej Policji, amerykańscy żołnierze bardzo lubią przyjeżdżać na to wydarzenie do Żgowa. Na pewno zatem nie zabraknie ich podczas jubileuszowego biegu. Żołnierze amerykańscy tutaj właśnie bardzo z wielką ochotą i chęcią przyjeżdżają, jak te przygotowania przecież trwają kilka miesięcy do tyłu. Jakbyśmy my rozmawiamy z żołnierzami amerykańskimi, którzy zresztą tutaj do Żgowa przyjeżdżają na rekonesans i sprawdzają, jaka trasa, mają swoje procedury, gdzie będą gdzie ich pojazdy będą stały, także mają swoje procedury i my im tłumaczymy, jak ten bieg będzie wyglądał, to oni w ogóle są bardzo zdziwieni, że tutaj w Polsce są biegi w zasadzie prawie za darmo, jest poczęstunek za darmo, że to wszystko tak to wygląda, bo jak oni nam tutaj relacjonują, no w Ameryce właśnie takiej atmosfery czegoś takiego nie ma jak u nas. Dlatego co roku przybywa nie tylko osób, które meldują się na starcie, ale także okolicznych mieszkańców, którzy przyjeżdżają, aby im kibicować. Zwłaszcza, że przy okazji mogą podziwiać z bliska pojazdy, którymi zawodnicy przyjeżdżają do Żgowa.